jest napisane, że skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Kiedy zmienia się kapłan, zmienia się prawo. Kiedy zmienia się rząd, zmienia się naprawdę wszystko w kraju. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, On zmienił prawo. On je zmienił. Ludzie mówią, Jezus nie przyszedł usunąć prawa, na które było dane Żydom. Ja zawsze mówię, również, że nie przyszedł usunąć, bo przyszedł je wypełnić. Wypełnił te prawo, a potem je zmienił. Zmienił prawo. Najpierw je wypełnił, żeby nikt nie mógł mu zarzucić, że jest niesprawiedliwy. A potem zmienił prawo. Zupełnie zmienił prawo. Na jakie zmienił prawo? Zmienił na prawo łaski, które osiąga się przez wiarę. Oto nowe prawo. Nowe prawo. Przez cały tydzień Bóg mówił do mnie na temat wiary. Mówił do mnie, jak wielką rzeczą jest wiara. Jak mało znaną rzeczą jest wiara. Jak mało używaną rzeczą jest w Kościele wiara. A to jest przecież nowe prawo. To nowe prawo. To nie jest prawo, które było kiedyś. Kiedyś od nich się wymagało, aby oni stosowali się jota w jotę do przepisów, które dostali od Mojżesza. Rozumiecie? Ich wiara nie była prawem, była dodatkiem. Dzisiaj wiara jest prawem. Dzisiaj sprawiedliwy ma z wiary żyć. On ma z niej żyć we wszystkim. Wiara jest najpotężniejszą siłą, jaką masz. Nie ma większej siły, którą dzisiaj posiadasz. Nie ma większej siły. Ale ona jest aktywna, ona się porusza. Wiara nie jest pasywna. Jeżeli się nie poruszasz, to ona nie działa w twoim życiu. Jeżeli oczekujesz, mówisz, oczekuję teraz na tą rzecz w wierze. Ja mówię, jak to robisz? Powiedz. No, siedzę i się modlę, dziękuję Bogu, że to mam. Ja mówię, prawdopodobnie tak będziesz siedział i siedział i siedział i siedział. Czemu się nie ruszysz? O co się modliłeś? Modliłem się o nową pracę. I teraz tak siedzę i czekam. Złożyłem swoje CV, kiedy do mnie zadzwonią. Posłuchajcie. Jeżeli chcecie zobaczyć plagi spadające na Egipt, to musicie zaatakować Faraona. Musicie go zaatakować. Jego trzeba zaatakować. Zaatakować go trzeba. Inaczej nie zobaczycie plag spadających na Egipt. Nie zobaczycie Bożej mocy, która się manifestuje. Nie zobaczycie tego, jak świat kłania się do waszych stóp. Nie zobaczycie tego. Musicie zaatakować. Jeśli się o coś modlisz w wierze, to musisz robić kroki w tą stronę i to natychmiast. 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 Nie jutro. Tylko natychmiast musisz robić kroki w wierze. Od razu. Na surowo. Jeszcze nic nie masz w rękach. Jeszcze nic się nie świeci. Jeszcze nic nie błyszczy. Już musisz robić kroki wiary. Rozumiesz? Będziesz odczuwał ryzyko. Cała twoja dusza będzie drżeć.
A co będzie, jak nie wyjdzie, to zginiesz, bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Módl się o to, aby wykonywać ruchy. Powiedz: Boże, chcę być człowiekiem ruchu. Chcę być człowiekiem ruchu. Chcę wierzyć w działaniu. Ja nie chcę wierzyć, siedząc w miejscu. W miejscu siedzi nadzieja, ludzie. Nadzieja siedzi i czeka. Wiara nie siedzi i nie czeka. Wiara działa. Wiara działa, więc Boże, jestem człowiekiem wiary. Takiego mnie stworzyłeś. Takiego mnie ukształtowałeś w swoim łonie. Ja jestem człowiekiem wiary. Ja działam, Boże. Ja działam, Boże. Hakoto rolowo, koto sojo, role, glori, lara, krali, lalaos. Takiego mnie stworzyłeś, działającego. Chwała Ci, Jezus. Wywyższaj Go. Wywyższa będzie Królu nas. Jedyny święty. Pragnę tego, Jezus, powiedz to!
Prorok dostał takie słowo. Słyszałeś o tym. Zobaczysz to wszystko. A wy, czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Teraz stały się one, a nie dawno. I przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział, ja o nich wiedziałem. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani twoje ucho nie było dawniej otwarte. Wczoraj prorok dostał te słowa, a dzisiaj przyszła informacja, że najprawdopodobniej odszedł do Pana Tibi Joshua. Jeżeli wiesz, kim był, to wiesz, o czym mówię. Ale nie mówię o tym, żeby się martwić. Mówię o tym, żeby zająć ten wakat. Nie wiem, czy cię na to stać. Jeśli cię stać, chcę, żebyś się modlił ze mną modlitwą zgody. Chcę, żeby ten ruch zajął ten wakat. Kiedyś zajęliśmy jeden wakat w tym kraju. I tak powstał ten ruch. Teraz chcę, żebyśmy zajęli ten wakat. Jeżeli wierzysz, to módl się teraz ze mną. I pamiętaj, że ciężar odpowiedzialności związany z tą modlitwą będzie cięższy niż sobie wyobrażasz. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa zgodnie z tym, co ty określiłeś modlitwą zgody. Słyszysz, Ojcze, wiarę wszystkich tych ludzi, którzy zgadzają się teraz ze mną w modlitwie. Ja chcę, Ojcze, aby ten kościół i ten ruch zajął miejsce duchowe, które zostało uwolnione w tej chwili, Ojcze, przez Twojego sługę. Ojcze, w imieniu Jezusa. Tak jak to zrobiliśmy kiedyś, Ojcze, tak chcemy teraz zrobić krok dalej. Ojcze, w imieniu Jezusa. Chcemy tego namaszczenia. Chcemy tej siły. Chcemy tej odpowiedzialności. Chcemy tego ciężaru. Chcemy tego. Chcemy tej czystości, tej sprawiedliwości, tej odpowiedzialności, Ojcze. W imieniu Jezusa. I chcemy tego wpływu, Ojcze. Chcemy tego wpływu teraz. W imieniu Jezusa. Szakakara, la gloria, ręce ze spód się. Uwielbię go, Twojego Boga. Szakakara.
Światła z tym, i do sobie
łzawica na twarz, a piekło się wije w swym bólu, w swym bólu. Z niebiańskich złotych plaż słychać twój głos, jak szum burzy. W swym ręku księgę masz z imieniem każdego. Kiedy tysiące lat temu babiloński król wydał werdykt, aby oddawać cześć bogom Babilonu, kilku żydowskich chłopców powiedziało nie. Odmówili. I powiedzieli tak: jeżeli nasz Bóg, którego czci, zechce wyprowadzić nas z ognistego pieca, będziemy żyli. A jeżeli nie zechce, to wiedz, królu, że nie będziemy się kłaniać bóstwom Babilonu. To namaszczenie jest dziś dla ciebie dostępne. To namaszczenie, które płynie prosto z Bożego serca. To ma namaszczenie do absolutnej wiary i absolutnego poświęcenia sprawie Królestwa. Amen. Módl się teraz i powiedz: Boże, ja wierzę w to, że żaden diabelski ogień nie spali nawet kawałka mojego ubrania. I bez względu na to, co będę przychodził w życiu, nie zegnę swoich kolan przed bałwanami tego świata. Mów to teraz do Boga. Mów to, jak ci izraelscy chłopcy mówili. I wyszli z tego pieca, a ubrania ich nawet nie pachnie, jak spalenisko. Módl się o to. Powiedz: Boże, otwórz mnie na wiarę Twoją tak, abym był w stanie poświęcić każdy fragment mojego życia dla szerzenia Twojego Królestwa, abym nie cofnął się. Módl się tak. Twoja wiara może zrobić cud w Twoim życiu. Dzisiaj może zrobić cud. Może zmienić się z chłopca w mężczyznę, z dziecka w dorosłego, ze słabego w silnego. Ta modlitwa, Twoja modlitwa wiary. Powiedz: otwórz moje serce. Otwórz moje serce. Otwórz moje serce, Boże mój. Zgadzam się na to, żeby się otworzył. Zgadzam się na to. Masz moją zgodę. Masz moją zgodę, abym tak wierzył i tak się poświęcił, jak ci izraelscy chłopcy. Tak to Boga lama, kata saja, lama. Odpychamy wszelki kompromis. Odpychamy wszelki kompromis. Odpychaj wszelki kształt świata w swoim życiu. Odpychaj wszelki kompromis. Tam, gdzie kłaniasz się wszelkiemu świeckiemu obrazowi, w tej chwili wystąp przeciwko temu. Powiedz: przeciwstawiam się wszelkiemu świeckiemu kształtowi w moim życiu. Powiedz: kompromis musi odejść. Kompromis musi odejść. Nie będę miał względu na osobę. Nie będę odwzorowywał kształtu tego świata. Kształt tego świata przemija, bo kształt tego świata przemija. Z niebiańskich złotych plaż powracasz na ziemię, mój królu. Z niebiańskich złotych plaż, a
jak tylko tej, abyś chodził w Bożej Bogu przez wiarę. Musisz nie mieć żadnej innej szansy w życiu. Żadnej innej szansy w życiu. Kiedy robione są ewangelizacje w krajach trzeciego świata, przychodzą tam ludzie, żeby ich uzdrowić, uwolnić. Przynoszą swoje dzieci, aby ich wskrzeszać. Dlaczego tam dzieją się potężne rzeczy, a w takim kraju jak ten nie dzieją się? Jest jeden, jedyny powód. Tam ci ludzie nie mają innego wyjścia. Oni nie mają pieniędzy, żeby iść do lekarza. Oni nie mają nawet na potrzeb. Oni nic nie mają. Oni wiedzą, że jak przyjdą na spotkanie, to ten kaznodzieja, który głosi Ewangelię, jest ich jedyną szansą. I oni stamtąd biorą moc. Oni wierzą w to. Oni w to wierzą. Doświadczają cudów. Doświadczają cudów. Ty musisz tak wierzyć. To musi być taka wiara. To nie może być wiara, która ma parę moców jeszcze. Która ma parę schodów. Która ma drogi odwrotu. Która mówi, jak się nie uda, to zrobię coś innego. Jak mi tu nie wyjdzie, to zrobię coś innego. To nie jest wiara. To nie jest wiara. Taka wiara nie powoduje działania Bożej mocy. Musisz nie mieć nic poza twoją wiarą. Nic. Musisz być na dni pozy. Kiedy Daniela wrzucono do jamy ze wami, to była najspokojniejsza noc tych lwów od ich urodzenia. One miały najspokojniejszą noc, dlatego że działała tam Boża moc. A powód był jeden. Daniel nie miał żadnego wyjścia. On nie miał wyjścia. On nie miał wyjścia. On musiał tam przeżyć. On musiał wierzyć. Jeśli masz wyjście, to twoja wiara się ucieka. To moc się nie uwalnia. Musisz się pozbyć wyjścia. Powiedzieć, Boże, ja nie chcę mieć wyjścia. Ja nie chcę mieć żadnej alternatywy. Żadnej. 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 Wtedy Boża moc będzie działać. Żadnej alternatywy. Albo wiara, albo śmierć. Albo wiara, albo śmierć. Żadnej alternatywy. Jeśli tego chcesz, to módl się teraz o to. Ojciec, myślisz wiary ludzi, szakatana, wakatecele. Kiedy po to swoją robą, co po to zima. Kiedy hakatece, nie lechemy na dorosło, po dorosłekene. Ty, który jesteś Bogiem cudów. Ufaj, jak twoje rozmarszczenie. Aby serca było otwarte. Aby ludzie się bali. Po rozwój wiary. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Aby determinacja, która będzie mi życiu mniejszego, przerastała wszystko, co było dotychczas. I ja modlę się w imieniu Jezusa, Ojcze. Modlę się w imieniu Jezusa. Aby podpuścili w wiedzę do każdej dziedziny życia. Do sfery pieniędzy. Do sfery relacji. Do sfery służby. Do sfery charakteru. Ojcze, ja modlę się o to, żeby nie zostawili suchej nitki na diable. Modlę się o to, że kiedy twojej wiary teraz.
twojej wiary i zmienia się w innego człowieka zgodnie z tym, jak się modlisz. Shalama hateselame nase halasailana masani balena halashani naralama selamae hamahetna tuana ruahe asaima hatahila lahima ala esainama ehebe tetela tuarama elasakama halahashe Ala Hashem in the Lehor. Ala Hashem in the Lehor. Nie próbuj tego rozumieć. Ala Hashem in the Lord and in the Jesus. Ala Hashem in the Lord and in the Jesus. Ala Lord and in the Jesus. Ala Hashem in the Mojżesz stanął nad morzem, nie miał nic, tylko wiarę. Podniósł swoją rękę i powiedział: roztop się, roztop się, roztop się. I ono się roztopił. Ale to było mało, że ono się roztopił. Napisane jest, że z suchą nogą przeszli. Wiara Mojżesza zlikwidowała nawet błoto na tej drodze. To była jego wiara. Wiara w Boga jedynego. Tylko to miał z tyłu Egipt, z przodu woda. Z tyłu Egipt, z przodu woda. Wtedy podniósł rękę i powiedział: roztop się. Nie miał żadnej alternatywy. Albo zginął on, albo by zginął on i 2 miliony ludzi. Albo morze musiałoby się roztopić. Bóg się nie zmienił, jego zasady się nie zmieniły. Odrzuć wszystko, co daje ci alternatywę poruszania się bez wiary na tej ziemi. Wszystko. Może zostaniesz koły i wesoły w środku. Powiesz: kurczę, nic nie mam. I dobrze. I dobrze. Wtedy może się roztopić przed tobą. Módl się. Módl się w tym duchu teraz. Szalila parlare imię Twe święci się i królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie, Królu mój, jak Twe uwielbiam Cię. Królestwo Twe w mocy objawia.
Cię. Imię Twe, święci się i król.
o tym, jak my żeśmy wzrastali. Bardzo dużo ludzi nie rozumie na przykład modlitwy wstawienniczej. Mówią, nie rozumiemy modlitwy wstawienniczej. My nie wiemy, dlaczego wy tak dużo gromicie diabła. To nie jest nasz konik, gromienie diabła, ale kiedy diabła należy gromić, to my go gromimy. Kiedyś taki człowiek do mnie przyszedł i powiedział, on to ma wszystko w Jezusie zagwarantowane, a wy tak bardzo dużo gromicie diabła. Ja mówię, posłuchaj, to jest moja służba, a gdzie jest twoja służba? Jak wygląda twoja służba? I on nie umiał mi nic pokazać. Ja mówię, jeśli przyjdziesz i pokażesz mi swoją służbę bez gromienia diabła, to ja się zastanowię nad gromieniem diabła. Jak my wzrastaliśmy w modlitwie wstawienniczej. Tak jak powiedzieliśmy na początku, że nie ma dawania rzeczy większych od wierności w rzeczach małych. My cały czas, nawet jak byliśmy we dwoje, nawet jak byliśmy grupą domową, jak prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, nigdy nie opuszczaliśmy modlitwy wstawienniczej. Uczyliśmy się modlić i byliśmy cały czas tymi, którzy inspirowali do modlitwy wstawienniczej. I Bóg mógł dokładać do naszego życia. Kiedyś byliśmy na konferencji, gdzie przyjechało 12 międzynarodowych wstawienników. Przyjechali za własne pieniądze. Rozumiecie? 12 generałów wstawiennictwa. I braliśmy udział w takiej modlitwie. I rzeczy odbieraliśmy do swojego ducha. Pewien początek położyliśmy sami i Bóg mógł dodawać do naszego życia dalej, więcej, więcej i więcej. Wielu z was nie zrobiliście Bogu płaszczyzny do działania. Stanęliście w takim miejscu, że na przykład nie rozumiecie modlitwy i odpuściliście tą modlitwę. A chcę wam coś powiedzieć. Modlitwa wstawiennicza jest jednym z kluczowych narzędzi do tego, aby wejść realnie w Boże namaszczenie. Czemu Tomasz nie widział, co się działo? Bo go nie było. Kiedy nas nie ma na przykład na modlitwie, kiedy nie jesteśmy częścią modlitwy, nie wiemy, co się dzieje. Kiedy jesteś dzisiaj w takim miejscu, kiedy nie rozumiesz modlitwy wstawienniczej, to bądź posłuszny, jak powiedziałam na początku, bądź posłuszny temu, co w tym domu się dzieje, ponieważ modlitwa wstawiennicza jest bardzo ważna. Na niej objawiane są plany, na niej objawiany jest kierunek. Odbieramy od Boga w ogóle kierunek, odbieramy słowo, odbieramy kolejne etapy namaszczenia. Bez modlitwy się nic nie dzieje. Bez modlitwy się nic nie dzieje. To nie jest jedno z gorszych spotkań, to jest dobre spotkanie. Na modlitwie wstawienniczej dzieją się rzeczy, a potem w niedzielę jest kontynuacja. Ale kiedy nie ma raz na modlitwie wstawienniczej, to my nie wiemy, jaka jest kontynuacja. My nie wiemy, co Bóg robi. My nie wiemy, co Bóg robi. Nie wiesz, co robi Bóg. Postanów dzisiaj, że będziesz, że chcesz w ogóle. Że w ogóle chcesz. Że w ogóle chcesz. Może nie rozumiesz. To nie jest problem. To jest żaden problem. Więc nie rozumiem, nie mam ochoty. Ale to, co potrafię, przywlokę tu swoje ciało. Przywlokę tu swoje ciało. Może więcej dzisiaj nie rozumiesz, ale postanów, przywlokę tu swoje ciało. Będę częścią, będę częścią. To, co mogę, to dam Bogu. To, co mogę, to dam siebie, siebie. Przyprowadzę siebie, bo chcę być częścią. Bo chcę być częścią. Moje pierwsze doświadczenia modlitwy były bardzo proste, kiedy Arku siedział w więzieniu i Wiktorek płakał w domu i mówił, że wszystkie dzieciaczki w przedszkolu mają tatusia, a on nie ma tatusia. Jego pierwsze doświadczenie to było, on rysował sobie autobus, bo on z babcią jeździł na widzenia. I ja się z nim modliłam, klękaliśmy razem i modliliśmy się. Ja mówię, Ojcze, ja potrzebuję, żeby on miał teraz doświadczenie Ojca. Ja się wstawiałam na samym początku za swojego syna. I krok po kroku zaczęłam doświadczać Boga, takim jakim On jest. Potrzebujesz tego, wszyscy tego potrzebujemy. A oni znali swojego Boga. A ci, którzy szli i śmiało prezentowali Króla, to byli ci, którzy znali Boga. To byli ci, którzy znali Boga. Oni nie znali Go tylko ze słyszenia. Oni mieli z Nim realne doświadczenie. To byli ci, którzy znali swojego Boga. Oni znali swojego Boga. Oni znali swojego Wybawiciela. Oni nie tylko o Nim słyszeli i nie czytali, ale mieli z Nim doświadczenie. Mieli z Nim doświadczenie. Szako to robacy. O, szako to robacy. Szako to robacy.
się poruszać na życie był Jezus. Wszyscy, łącznie z nami, mamy cząstkowe poznanie, cząstkowe zrozumienie mocy i wiary. Dlatego wszystko, co do Twojego życia dociera, każde prawidło Boże, musisz wykorzystać jako narzędzie. Znacie los Hioba. Na końcu jest napisane, Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Hiobowi, Twój nawet wszystko, co posiadał. Wielu ludzi bardzo mało rozumie to, że jednym z elementów ich ruchu wiary jest silne wstawiennictwo. Oni nie pojmują tego. Mówią, chcę więcej wiary, bo chcę więcej mocy. I nie potrafią przejść tego progu. Hiob też nie potrafił przejść tego progu. Ale w końcu Hiob spokutował. I pierwszą rzeczą, którą po pokucie zaczął robić, to wstawiać się za przyjaciółmi swoimi. Zaczął się o nich modlić. Już nie modlił się o siebie, o swoje wielbłądy, owce. Nie modlił się o swoje dzieci. Nie modlił się o siebie. Zaczął modlić się o przyjaciół swoich. I wtedy nastąpił manifest. Manifest Bożej mocy. Manifest. Dlaczego tak się stało? Bo on wierzył Bogu o swoje sprawy i do tego stopnia przestał się nimi interesować, zaczął się wstawiać za innymi ludźmi. Kiedy wstawiasz się, to przestajesz się interesować sobą. Przestaje cię obchodzić twoja służba, twoje ciało, twoja rodzina, twoje dzieci, mąż, żona, przyszłość. Co innego cię obchodzi? Zaczynasz się modlić w innym kierunku. Zaczynasz walczyć o ludzi. Gromisz demoniczne siły, odpychasz je od społeczeństwa. Ustawiasz społeczeństwo pod szerzenie królestwa. Ustawiasz władzę pod szerzenie królestwa. Rozumiesz, co się zaczyna dziać? Odchodzisz od swoich spraw. Pan nie lubi tłoku. On nie lubi tłoku. Kiedy Ty odchodzisz, On zaczyna się zajmować Twoimi sprawami. On zaczyna działać w Twoich sprawach. Kiedy już Cię tam nie ma, bo On nie lubi tłoku. Rozumiesz? Ciebie tam nie może być. Rozumiesz? Wstawiennictwo to położenie serca za innych ludzi. Pamiętajcie o tym. To ciężka praca. To praca. Odpychanie diabła od innych ludzi. Rozumiecie? Praca. Módl się. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Czcimy Ciebie, święty Boże. Jedyny święty Boże. Jedyny święty. Ascendeny Lord, jedyny Jezus Lord.
każdy człowiek, który dzisiaj oddaje swoje życie Jezusowi, może uzdrawiać, może uwalniać, może wskrzeszać zmartwych. Thank you.
dziś ogłośmy to. W imieniu Twym jest moc, w imieniu Twym jest moc, Jezu. Dziś ogłośmy to. Thank you.
którą wraz z Kodziłem za determinację, przez którą ofiarę rozwijamy.